odblokowałam, udało się! Ha, odblokowałam, jedziemy dalej z gierką! Tutaj przeczytałam, a teraz przy... Bożka zabieram. O, i właśnie tak. Kontynuacja odcinka. Życzę mi jej zabawy. Skraszowało nam. U, jakie widoki to są. Dobra, jaki był plan? Plan był taki, że chcę tutaj dotrzeć do miasta. Już niedaleko. Udało mi się naprawić gierkę, widzicie? Ezy. Co oni tutaj? Bandyta jakiś bije biedną kobietę przy posążku. Ale żeby tak... Wonder if he's asking for forgiveness. Kościółku, zaraz go złapię, dziada jednego. Kościółku. I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named Bembe. Do whatever it takes, Danny. If Paolo was able to build that camp on the run, imagine what he could do for Libertad when he decides to fight. Understood, Clara. Orgullo del Toro rum is overpriced. But it's top quality. Do you drink it? O, czekaj, ominęłam, przepraszam, zapatrzyłam się na jedną rzecz, już wracam. Do you wear elegancia, Marquesa? Trzeba się elegancko do kościółka ubrać, to ja rozumiem. Módlmy się. I know a sinner when I see one. Ty, fajny ten ksiądz. Jaki przystojny ksiądz, o kurde! What's wrong with Ola, asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Paolo's dead disappears. Za ładny ten ksiądz, powiem wam. No. Taki fake ksiądz chyba jest. You might kill, but you're no killer. Mierda, you got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in 67. After the revolution, he put on a crisp military uniform. O, wiem, jak się będzie nazywał odcinek przystojny ksiądz. Fresh new revolution with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Co on ma za buciki? Czemu ten ksiądz się rozbiera? Are you ready for your uniform, Rojas? It goes both ways. How's that? Wszystko sternowana. I like you, Danny Rojas. We can do business. Świrowaty taki, trochę. Fajny. To był chyba fake ksiądz. Mówiłam, że za przystojny. Mówiłam. Where are they? Tacy przystojni nie idą na księdza. Nie ma bata. I'll make it easy and send a picture. You're too kind. They say no, nie this is the lowest form of manipulation. This is a simple job, Rojas. Get me my key, and Paolo will thank you. I don't want Paolo's thanks. I want Paolo's debt cleared. We all do, Rojas. Znaczy w mojej ocenie, nie? Me most of all. Right. I'll get you this key. But then you and Paolo are square. Understand? Love you, Rojas. Bye bye. Bye bye bye. Bye. No, się nie biorę. Ja się nigdy nie przyglądałem. Znaczy, no właśnie, ja jakoś też nigdy nie analizowałam ich z tej perspektywy, ale tutaj usiadł taki w gierce. No. To przez to, że powiedziałam, że przystojny ksiądz, od razu Bozia pokarała. Dzwon zahaczyliśmy, o. No, ale niedaleko, to dobrze. 800 metrów. Daleko to stąd? Ugryzłam się więcej. No, trzeba się ugryźć więcej, no. Widocznie tak. Ugryzę się więcej. Oj, ugryzę. A co chcesz powiedzieć? No dobra, dawaj. Tylko, żeby zgodne z regulaminem Twitchem. Jak niezgodne, to źle. Ale jak zgodne, to nie pękaj. Dawaj, dawaj. Jakby co, to pamiętaj wykrzyknik kolet. O nie, Thor się wkurzył. Dawaj, 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 kurczak mknie przed nami. On nas na bój poprowadzi. Bo to jest ciciaro, groźny kogut. Kogut, rym do kogut, kogut. Kogut. Do kogut, rym do kogut.
Oh, thank you. Nice to hear that. I already know it. It's obvious, man. It's obvious. If you have a little bit of brain, you can assume that. Dobra, dobra, czekaj, tam bym jakoś przeciała. Tutaj zagrać. O, skuterem. Siup! Da, lecimy po niego. Dawaj. Gdzie się ma trochę? Dobra, wbijam tutaj na wybrzeże elegancko, jak do siebie. Po ulicy się skuterem nie da. Mech. Przepraszam, czemu zamknięte? Klucz. Wysłałam zdjęcie na mój telefon. Boga. Sweet watcha. Tam widziałam wybuchy. Tu trzeba uważać. Dobra, szybko. Better watch my step. Better watch my step. Tu ktoś jest. Pytać ciekawe, czy są też jakieś? Hola, Rojas. I thought you should know that there might be some soldiers at the hotel. Żołnierze w hotelu niemożliwe. Hey, I'm just trying to help you. You don't help people, Bembe. You use them. I'll take that as a thank you. Dobra, nara. Leszczu. Ej, cyk. W sumie mogę mu dać na zawsze pana. Co ja się szczypię? Marcinator, co ty tu robisz? No tam chyba jesteś. Banu i taki leszczy. O, leciał. Jednego mniej. Medic can't save you. I see a Russian. What is it, Dmitry or Vasily? On mnie to widzi. Co mnie widzi? Co mnie widzi? Widzi czy nie widzi? Widzi czy nie widzi? Ja go nie widzę, ale on mnie widzi. Czeka, tu jest snajperinio. Nie ma go. Dzięki. Headsy są super soczyste i fajne w tej grze. Znaczy to jest jeden z fajniejszych aspektów Far Cry'a, nie? Że... Halo, zwiesiło mnie. Że w sumie... Strzela się przyjemnie, ale to Far Cry zawsze był przyjemne z tego tytułu. Simple job, my ass. Cześć. Are you Dmitry or Vasily? Dmitry. Dmitry. Who the fuck are you? Bembe sent me. Where's the key? So that's what this is about. Bembe fucked us good. First he sends military, then he sends you. I don't work for Bembe. No, strój zobowiązuje, nie? My brother has the key. The soldiers drowned him like a dog, but he didn't once beg for his life. He died in that fancy pool like a man, my Vasily. Gracias. I'm sorry about your brother. I'm getting out of Yara. You should too before Bembe stabs you in the back. No, na niego trzeba uważać. No widać, od razu, że świr. Pamiętacie ostatnio o tego, co wam mówiłam, że... Nie, bierz go, zostaw. A, głaszaj. Dobra, może być. Ciciaron! Ciciaron! Nie gryź właściciela. Nie wolno gryźć tego, kto cię karmi. Pamiętaj. Ciciaron. No ten typ jest podejrzany. Ja bym już od początku widziałam, że siedział, co konfesjonałem, że świrnięty, nie? Najgorzej, bo to właśnie taki typ mężczyzn, najgorszy. Cute but psycho. Wiecie, to tak dziewczyny są cute but psycho, tak samo goście są cute but psycho. No i to był ten jeden z tych psychicznych, nie? Będzie strach, kurde. Pamiętacie Josepha? Też był cute but psycho. Klucz gdzieś jest. A tu co, ja znalazłam ten klucz? Czy o co chodzi? Mam z nim pogadać. Gdzieś tu są. Idę szukać bliźniaka. Utopili go w basenie chyba, mówił, nie? No co poradzisz? Nic nie poradzisz. A to się można było domyśleć. Bembe, you fucking evil. A, że brzydkie słowa. Uważaj, bo te wordy są bane, nie wolno. Si, I found it on your dead Russian friend. Marcinator czujny, dobrze.
I need the black book inside. Dziękuję, Marcin. What's in that book? For you? Paulo's freedom. Mam gdzieś wejdę? Tu wejdę? Tu wejdę? Tędy wejdę? Ja chcę do góry. Do góry. Nie można tak. Wykrzyknij kolec, Colin. Myk, myk. Ładnie przeproś i wykrzyknij kolec. Tak też nie wolno. Jezus Maria, wy mnie chcecie na pana nadziać. Chat, stop it! Chatek, proszę być grzecznym. Mnie zbanują przez was. Wykrzyknij i kolec. Dziękuję. Jezu, co ty czat? Paulo's busy again, isn't he? He sent you to help me? No. To witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez wodę, może nie będzie aligatorów. O nie, zblokowało mnie. Kurczę, jak przetestuję, czy są aligatory i krokodyle. Razem tak. No niestety, w najgorszym momencie, gdy był potrzebny marcinator, to go zabrakło. Ostatni raz zatrzymałam się na Far Cry'u 3, z tego co pamiętam. Far Cry 3 też spoko. Fajnie się grało. Wprawdzie go nie skończyłam, ale dużo przy nim grałam w Far Cry 3. O, może mamy nową tą. Czekajcie. O, emotka już gotowa. Po odcineczku dodam nową emotkę. Dobra, no niestety, trzeba dać ten... No niestety, kolego, przykro mi. Też jesteś niepreformowalny. Przykro mi. Co to ci się na tym tyczu? A tam ostatnio ktoś mi w komentarzu napisał, że a za dużo czytam czatu podczas odcinków. No przepraszam bardzo, ale prowadząc live muszę patrzeć na czat. A na czacie czasami no trolle są, które no... Piszą różne rzeczy, też takie, które mogą spowodować moją bonicję, więc no muszę czytać, więc tak samo mi oko ucieka, nie? W lewo. Jak mi ucieka oczko w lewo, to znaczy, że patrzę, co piszą. Ale patrzę tylko w takich momentach, gdzie na przykład sobie właśnie płynę jak teraz. Za mało czytasz źle, za dużo źle. No wiem, no nigdy nie dogodzisz wszystkim. Tak, no dobrze, bo się ignorujesz z nami widzami. Dlatego właśnie, jeżeli ktoś mnie ogląda teraz na YouTubie i czuje się pokrzywdzony, że oczko mi uciekło na lewo, to pamiętajcie, że możecie uczestniczyć w nagrywkach live. I że zapraszam bardzo serdecznie. Twitch.tv/Jorgin. And what a surprise. The army is here. Bembe, I'm at the hotel. And so is the army. But I think you already knew that. It's the delicious little surprises that make life worth living. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out. You see? This is why I like you, Ross. Don't kill the soldiers for me. Taki słodki kiciuś! Jezu, czarne plumy są piękne. Nie sądzicie? Pa, jaki skoczył. Elegancko. Co to kiciusia? Wolno bić kiciusia. One head, one. Nawet kas mu nie pomógł. Fuck you, mama pinga! Muszę oczyścić teren z żołnierzy, chcę zostać jego zawarto. Dobra, się tutaj został ktoś. Widzisz, go chyba zjada, ale no nie wiem. Zagryziony życiem. A kołtek na wolności. To jest typ. Wydaje mi się, że pierwszy tap siadł. Od razu po matce jechał. Co za typ? Są pewne zasady obrażenia, tak? Po matce się nie jeździ. No chyba, że przyszedł troll na czat Twitcha, to wtedy można. Żarcik. It was a joke.
Miałam rację. On chce mnie załatwić. Wszystko spalę. Kontakty, dokumenty, informacje w całej siatce. Reszta jest zamknięta w sejfie. Walcz się na ryj, Alvarez. Mam nadzieję, że w następnym życiu mi powiesi sobie twoją czaskę u paca. Nie się kłombali na ryj. Tyle. Dobrze mu tam napisali, no. A to jakoś wejdę? Od spodu, czy tędy się da normalnie? Jeszcze jeden żołnierz chyba dość wyciszać u pania. Ale mój kogut może go dojedzie. Kobie. Tędy się podpłynie. Czekajcie sekundę. O jest, ale fajna woda. Normalnie, wiecie, jak wakacje czuję. Takie pływanie spoko. Dobra, tu jest jakieś wejście. Powinno się udać. Oj. Krokodyla się spodziewałam! Dobra, krokodyl dead. Drogi. To bym przygarnęła. Siedlisko krokodyli, kurde. Nie mam klucza. Gdzie jest klucz? Gdzie znajdę klucz? Może tutaj będzie. Tędy nie. Gdzie jest klucz? Mam się tam dostać. Potrzebuję klucza. No to może ich najpierw wymorduję, a potem szuka klucza. Bo inaczej się nie dostanę. Potrzebujesz, wymaga klucz do restauracji. A, ale dupa, bez sensu tu przyszłam. Za szybko. Ja znajdę klucz. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wiedzie, może być klucz. Pewnie jakaś notka by nas poprowadziła tam. To może zabiję tego ostatniego typa. I zobaczymy co dalej. Tutaj jeszcze jest ktoś. O tam. No i nie ma. Realizowany. Save jest zalany restauracją. No to widzę, ale potrzebuję klucza. Tu coś jest napisane. Nasza dostawa broni od Jankesów została przekierowana do Ferozy. Ostatnie, czego nam trzeba, to kolejna niespodzianka ze strony naszego kontaktu w Montanie Polskiej Bracia. Jeden z naszych przysięga, że słyszał szczekanie w jednym z kontenerów. Ty, co ci kowboje chcą od... American weapons. Bać. Shit. Shit. That could use those. Should check it out. Juan, got a lead on a weapon ship. Przestań! American. Nie chcę zabijać, Kiciusiu. Interested? Interested? Danny, I'm having a hands-free orgasm in this church. O, kluczyk. Call me when you find them. Gross. Dobra, wracamy tam. Yeah, okay. Kluczyk mamy, możemy wrócić. To jest coś napisane. Kiedy wydaje się, że wąż nie może już spełznąć niżej, on znajduje sposób. Uhu! Chojak, bądź jak chojak, 49 za suba na rok Switch Prima, a możesz mieć co miesiąc darmowego subka i dostęp do biblioteki do oglądania, więc polecam bardzo serdecznie. Bądź mądry jak chojak. 3 miesiące suba, dziękuję bardzo serdecznie. Czyli honorki godnie rozprzestrzeni nasze emotki po całym Ciczkuleka, bo z nich fortuna gdzieś sprzyja. Bardzo dziękuję. Dzięki, prawie hype train zaraz będzie. Ci, prawie. Jeszcze bicik tylko trzeba. No, elegancko, szuby urosły. 5. Jeszcze jeden słup, o kurde! Norotonek, dziękuję bardzo, za też opisanie Teachera Iwanwany, brawo, bądź jak Norotonek. Pamiętacie, 49 Niko za rok suba. Elzy, czynić honorki, godnie rozstrzeli nasze matki po całym Teachereka, bo, i oczywiście chyba witaj w królestwie. Mam przyjemność pasować na paladyna tego kanału, dzięki, że jesteś, fajnie. Dzień dobry. Nice. U mnie w funtach miesięcznie, a rok w promocji to 79 funtów. A ci za granicą jest jakoś inaczej. No to chociaż, no bo wiesz, bo to każdy kraj ma inne płatności. Ze względu na to, że my Polacy to biedniejsi, nie? No cóż, świadczą o tym dochody top streamerów Twitcha. Hehe. 8 funtów na miesiąc. To u nas 18 ziko. 8 funtów to ile złotych? Bilecik Saitama! Bilecik skasowany i pociąg! Wyruszyła ze stacji lokomotywa, wielka, ciężka i pod niej spływa. Siedzą sami prawilni paladyni i oni są cwaniaki i nikt ich nie zmyli. Cyk. Będę musiał zrezygnować z studyczna liczbę suba. No warto, no skoro wiesz, 18 zł kosztuje miesięcznie suba, tu płacisz 49 i masz na cały rok, no to wiesz, aż tak łatwo. Zwłaszcza jak ktoś korzysta z tier 1 suba. Z pobliskiego rezerwatu krokodyli Antona Castillo uciekł olbrzymi krokodyl. Zabrzmi dytycznie, ale on świeci! Może też od tego gówna, które wyrzucili na bagnę. Nie zbliżajcie się do niego, to wściekły skurwiel. Chciałem go zabić, ale kule jakby no nie robiły na nim wrażenia specjalnie. Próbowałam wszystkiego, poza podpaleniem tego komu. Trzeba podpalić. Wieście biciku. Ukika. Ale zapodał bicami. Dzięki. I got your book.
Ja cię pokrywasz. Już rozumiem, Klara tak cię wiedzi. Proszę się nadaje, ktoś inny, kto by się lepiej nadawał niż ja. Dmitry Wasi, doszło mnie słuchy, że zaczęliście działać, a nawet myślicie o rozszerzeniu operacji za moimi plecami. Przyznaję, że całkiem dobrze sobie poczynacie, ale to jest jara. Rosyjski niedźwiedź jest silny, ale ta wyspa należy do krokodyla. Strzeżcie się moich zębów! Is that what you think I am? Tutaj krokodyl będzie? I don't have to prove anything to you. Musisz tam chodzić. Tell me where to meet you. I'm across the north bridge of the hotel. O, ta, która była w sejfie. No dobra. Mam radę. Wychodzę stąd. Mogłam też od spodu tu wpłynąć, wcale nie potrzebowałam klucza, widzicie? Cześć, Grzesiu! O, Grzesiu, jak jesteś, to może rozwiedzieć nasze wątpliwości. Jesteś? Słyszysz mnie? Cześć, Grzesiu! Mam do ciebie pytanie. Gotowy jesteś? Uwaga, uwaga! Mam pytanie. Jak mam morze pełne, co nie? To ogólnie na morzu pełnym nie obowiązują przepisy. W sensie każdy jest równy wobec prawa, tak? Czyli każdy ma prawo na równi łowić, każdy ma prawo na równi kłaść rury różnego rodzaju i wiele innych, prawda? I teraz, bo ja tylko ewentualnie widziałam tam konwencję jakąś genewską o piratach, że jeżeli ktoś dostrzeże pirata na morzu pełnym, to ma prawo go złapać i odtransportować do portu. I powiedz mi, jakie jeszcze prawo obowiązuje na... Że no wiadomo, to jest prawo, tak, prawo publiczne międzynarodowe, oczywiście, że tak, ale jakie konkretne? W sensie, coś jeszcze są jakieś uregulowania, bo ostatnio mieliśmy taką decyzję na temat płetwala chyba jakiegoś i było, czy tam otuńczyka jakiegoś dużego i było, że teoretycznie można zakazać komuś połowu na morzu pełnym, a mi się wydaje, że nie można zakazać połowu na morzu pełnym, a że ty jesteś marynarz, no to ty pewnie lepiej ogarniasz. Szukałam w necie, ale nie znalazłam odpowiedzi na ten temat. W książkach z prawa publicznego międzynarodowego nie zawierały jakby tych danych o połowach za bardzo, które miałam gdzieś tam kiedyś. Thank you for securing my new port. Tak, wszystko poza terytorialnymi, no? The book from the safe. Can the man have both? Of course, Via Hudia Hotel is the real prize jewel. It's the best smuggling port on the south coast. No, Hudy. You just needed someone to clear out the competition. My type. The Russians make good money from this place. And with this book of corrupt officials in their pay, that money will now flow to me. We are done here, but you and I still have business to do, Rojas. You've paid off some of Paolo's debt, but not all. Don't worry, I have more work for you. Chyba zagięłam marynarza swoim pytaniem. Najgorzej. Najgorzej! Nie, bo to są... są wody wewnętrzne, wody terytorialne. No zagięłam marynarza, no kto byś pomyślał? Kurde. I got some customers who are dying to be out of paradise. When the boat leaves, to jest strefa ekonomiczna. The boat leaves. Jak zaczęliśmy gadać o rybach, to chociaż zgłodniałam. Szybko podróżą lecimy. Było drogo, a teraz fajnie, bo za free przesyłka to chyba wiem, gdzie prezenty na święta kupuję. Gdzie jest przesyłka za free? Na Amazonie? Czy gdzie? Idziemy po questa z Gargama. Cześć wszystkim, dzień dobry. Yo, it's my favorite Garia! Dobra, czat, bo wy macie, znacie się na dzieciach jeszcze ogólnie, nie? Jak drugie pytanie do was? Czat, skupcie się. Co się kupuje na prezent, na podchoinkę albo na święta dla rocznego dziecka? Półtorej rocznego? Dwuletniego dziecka? Rocznego dziecka? Dwuletniego dziecka. Dwuletniego. I nie piszcie mi, że kład albo PlayStation, okej? Okay? Tatusiowi nie kupuję PlayStation. Zabawki edukacyjne. Amazon Prime daje darmową wysyłkę produktów z Amazona. A widzisz, ciu. Cześć, nazywam się Bijo. I witam was w audycji Świeżej Kawałki. Wiem, w audycji Gorące Spojrzenie, witam w audycji Prawda. To jakieś nie po polsku to napisane. Gadamy? Czas na korporację marketingu, biorę. Yes! Oh, I can't wait to tell you. Dobra, i teraz questik, który mamy, to tutaj. Tu bym się tepnęła, szczerze mówiąc, bo... Czy może... Mam aktywną misję? Może zaraz wyłączę i wtedy będę mogła przejść. Pieluchy? Nie, no to wcześniej pieluchy bardziej, teraz to już tak 2 na 10. Jakbym to zaobserwowała, to wtedy tu się mogę tepnąć? Nie. Kurde. Dobra, to ja tędy. Czy to byś tam jakoś polecieć? Są samoloty?
Jak dwa lata chyba jakieś ścieżki, co? Bujany konik na przykład. Mogę ciągniem jechać. O, wezmę takie. Taką fajną furę znalazłem. Nie no, może wiecie, że jest jakiś trend na... Może jesteście w temacie. Lubi jeździć na rowerku. I zapierdziela jak szalona. Lubi telefony i różnego rodzaju urządzenia, gdzie są, wiadomo, tak, ale to większość dzieci lubi. Ale nie kupię 2-letniemu dziecka telefonu. Aldo, just spoke to our mutual friend, Bembe. What did that snake have to say? He says I do this one last dirty job for him. You walk away clean. I'm not proud. But I do it again to get Talia and me out of here. Danny. Kup perkusję, cymbałki, bębenki. Thank you if I get through this. Gdyż brat mnie znienawidził. Lek. Ale agresywni. Kurze. Albo dziecka, kurze. Mojego koguta atakujesz, dziadu? Czy czerwon? Oj, kogo cię zerwę. Kurczę, bym się zakrusił. Padli wszyscy. iPada! Ja byłem pierwszy. Nie no, lubię rodziców dziecka. Lubię. Nawet powiedziała, że kocham. Ja taką fajną furę miałam im zabrać. Here's your car. Good as new. Dziękuję, dziękuję. Jagnówka. Funkier sztuka nieśmigana. To lecimy. Dobra, ty dobry, ty zły, to jadę. Zostawię was tu i te pokłęsa. Czy nie macie pomysłu? Czy wy bezdzietni? Okej, bo myślałam, że jesteście ogarnięci w tym temacie. Ale widzę, że to jeszcze przed wami. A pewnie już starszaki macie. Tak naprawdę to zabawki sensoryczne są świetne. Ona tam jakieś podostawała. Nie wiem, czy ona już trochę ma zabawek sensorycznych takich właśnie. Tak szukam pomysłu, szczerze mówiąc. Idę po mojego 6-latka. No, do zobaczenia. Mam dziecko, wiem co gadam. No, trzymam się, że takiego typu zabawki są spoko. Ja jestem pierwszym dzieckiem. Pierwsze 40 lat dzieciństwa u mnie było najgorsze. Nie. Kotek jest mój, kochany. Nie oddam. To jest mój bohater. To jest mój tree hero. Ratuje mnie przed pająkami, skoczkami. Cięż mogłabym oddać takiego kota. To jest dzielny kiciuś. Już mu się dorszy go rozmraża, bo jest najdzielniejszy z dzielnych. To sami rozumiecie. Takiego kota to wiesz, jak skarb. Nie no, kupowanie komuś zwierzaka to tak 2 na 10. Pomyśl. Najgorsze co można wymyśleć. Zwierzę to nie prezenty. Każdy jak chce mieć zwierzę i chce podjąć decyzję o posiadaniu zwierzaka, powinien podjąć ją samodzielnie. Nie powinnoś kupować pieska czy kotka, czy nie wiem, nawet chomika. W ramach prezentu. About fucking time! You're slower than my shits after I ate too many platanos! I swear to God, Bicho. What you waiting for? Spray the posters, plant the bombs, get the fucking word out! Radio Libertad is waiting to be born! Correle! Chop chop! To jest billboard. Good spot for Beecho's flyer bombs. Billboard? Planting explosives in a public area. What could go wrong? Zdewastuj billboard. Podłóż bomby z ulotkami. Gdzie ta bomba się podkłada? Czytaj. Ten pomnik stoi podrowany Segunda. Did you got there? Ja tę bombę mam. Dobra, tu. Nie, się pali. Jeden billboard zdjęty, tutaj jest następny. Kurwa, mam pomoto elegancko. Para Garcia,
Korea for president. Czemu nie zniknął? Teraz wszystko zbudowałam. Muszę iść to jakoś spalić. Czekajcie, jak tam być na górę w ogóle? Czy z kościółek mogłabym? Czy tu są jakieś rusztowania? Są. O, widzicie. No to będę palić panikiem. Kumu jakąś tanią kryptowalutę. Może za 16 lat będzie milionerką. No, nie wiem. W sumie takich rzeczy to nawet nie myślała. A, bo to trzeba ręcznie zniszczyć. Musiałam trzeba pomalować jakoś, w sensie spalić. To co tu na górze jest? Lepiej jak się oddasz jako niania do zajmowania. A dzisiaj mylę mi trochę czasu, ale ja mieszkam w innym mieście. Ja raczej słaba jestem w zajmowaniu. Wiesz, wyzwanie podstawowe kończyło, otrzymasz punkty doświadczenia. Ja słaba w nianiowanie. Się nauczysz. No to na swoim się nauczę. Nie? Nie? Dobrze? I think I might have a career here. Ja to prawie mnie zabiło. Oszpeć. Trzeci z sześciu. No, that's what you get. Koty nie narzekają na twoje nianiowanie. No bo koto, koto. Picho, going pretty good so far. Bo to łatwiejsze są. Prędzej, znaczy, no to też muszę wziąć na nie. Rozluźnij nadgarstki. I got it. Love you. Tutaj ktoś jeszcze jest. Nie ma siada. Dobrze, jestem kulu odporna. Thank God. Znaczy to była tragedia. I co jakoś wejść? No, trespass. Zobacz, nie wiem, zobacz. Ja to właśnie na górę chciałam wejść. Cyk. Można zakazać. Głównie zakazuje Organizacja Światowa Zajmująca się Ochroną Gatunków. Na każdym statku jest specjalna tabela, w której porównujesz zauważone ryby, ssaki i masz obowiązek podać pozycję i gatunek, ale taki gatunek niechroniony można łowić. Ale jak pływałem na okrętach, więc nikogo się nie pytałem, tylko od razu strzelam do piratów. No dobra, ale w sensie, bo była rozmowa o tym, czy jak są przemytnicy, to oni z łatwością chyba mogą obejść takie rzeczy jak właśnie, no nie wiem, jakiś zakaz i sobie normalnie mogą łowić, nie? Pewnie łowią i normalnie sobie działają i nikogo się nie pytają o zdanie. W sensie taki bym to myślenia, że nawet jak jest jakiś... No z drugiej strony nie wiem. Czyli mówisz, że w ten sposób. Ale no, ale organizacje światowe na jakiej zasadzie będą cię tutaj kontrolowały? W sensie na zasadzie prawa miejscowego, które obowiązuje na statkach, prawda? A nie prawa tego dotyczącego morza pełnego, bo głównie się o to rozchodziło. I better get back to my graffiti. Tu jest graffiti. Że co najwyżej, że prawo obowiązuje wewnętrznie krajowo, o to mi chodziło, ale że międzynarodowo, to tutaj wszyscy są równi przy Morzu Pełnym. Niektóre rządy olewają, mają duże wpływy z połowów. Dobra, gdzieś jeszcze jest jakiś. W którym miejscu? Szukam jeszcze jakiegoś billboardu. Jakie murale tu są. O, ten mural można już też zniszczyć. Już będzie piąty. O, szpać. I'm good. Bo za to one pytania zadaję. Znaczy, no to ja wiem, że na jak tak oczywiście, że obowiązuje prawo państwa, które jest bandera. Natomiast mi chodziło o przepisy bardziej regulujące czy samo morze pełne. Macie? Nie prawa państwowe jachtów, które pływają, czy innych okrętów, czy statków. Macie, o co mi chodzi? Bo poza konwencją tam genewską nic nie znalazłam. No ale to cały czas mówimy o prawie prywatnym, znaczy prawie danego kraju, o może nie prywatnym, ale prawie danego kraju, a nie prawie dotyczącym ogólnie sensu largo Morza Pełnego. Macie mój tok myślenia? Tu muszę być spaść jeszcze.
Jeszcze tu jeszcze raz na górę. No, jakieś drabiny? Ja czaję. No, to dobrze. To się dogadaliśmy. Bo ostatnio na ten temat rozmowę prowadziliśmy, bo mi się wydaje, że no... że właśnie przystępuję ewentualnie co tam do tego piractwa. Zaraz, to jest jakieś prawo, obejmuje może pełne na każdym statku, na którym prawo państwowe. Na każdym statku, tak jak na każdym samolocie, obowiązuje cię prawo danego państwa. Czy które ma banderę. Rozumiesz? Czyli na przykład jak lecisz amerykańskim samolotem, to obowiązuje cię prawo amerykańskie na tym samolocie, bo tak, to jest ujęte. Check one. No, dopóki niego nie wysiądziesz. No tak, ale mówię o morzu pełnym samym. Bicho, all done. That was fun. Yes way! Oh man, we're gonna make a radio station, Danny. We're gonna be the voice of la revolution. Bomba w jednym śmietniku. Well, you are, senor DJ. Szukać śmietnik. And what a voice it is. O, ostatni śmietnik, co? O. Mieszkańcy Segundy. El Presidente Anton Castillo i Jarańskie Ministerstwo Kultury z dumą ogłaszają oficjalne rozpoczęcie budowy ośrodka kultury prawdziwej Jary tutaj. W samym sercu Segundy wiosną odbędzie się ceremonia wybudowania kamienia węgielnego, podczas której minister kultury Maria Margines upamiętni to przełomowe wydarzenie w historii naszego kraju. O, oh, shit! Chyba jakiś polstarcik? Ale dymy dymensy, ulotki poszły z dymem. No, man. You're not done. Are you ready for the next step? I'm ready. Okay, so Maria's on her way. There's a banner she's gonna unveil on live TV. And you are gonna swap it out for our banner instead. Oh, I am. Am I? It's high up, but you can get there, right? You think Clara's gonna like it? Yeah, go team! I'm into it. Go team. No właśnie sobie googlowałam, ale nic nie znalazłam. Google ostatnio jest tak beznadziejny. Wszystko, co bym chciała wygooglować, to albo są jakieś sponsorowane treści, nic się normalnie, żadnej wiedzy nie da zyskać. Miałaś kiedyś turbulencję podczas lotu? Troszeczkę. Miałam. Ja nie lubię latać samolotem. Ja ogólnie nie lubię podróżować, wiecie? Takim dziwakiem jestem. Nie lubię podróżować. Nienawidzę. Co ludzie, co lubią? A ja nie lubię. Pomyśl, przykierdek takiego jest bardzo wracany do Google'a. Czy ono ostatnio to z Google'em znaleźć jakieś informacje, niektóre, no, zwłaszcza na takie tematy, nie wiem, prawne, no to masakra. Chociaż na Google zawsze ciężko się znajdowało takie tematy. I can now add vandalism to my list of capital offenses. More like the list of shit that makes you a fucking badass. Come meet me at the gas station outside town. Dobra, już jestem, niedaleko. To jak nawet z domu się nie lubi wychodzić, to co dopiero podróżowa? Pewnie jak większość ludzi. Nie no, właśnie większość ludzi lubi podróżować. Porozmawiajmy. Mira, it's starting! And now for a special announcement. Hello, my beautiful foreign friends. A co to za Lunia? Before we begin. Maria! Minister Marquesa, are you concerned that... How do you respond to rumors that Diego Castillo is your son? Co? I don't. Diego Castillo is the first son of Yara. And an example to all true Yarens. Now, it is my pleasure to unveil the construction of the Anton Castillo True Yaren Cultural Center. Haha, trol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 . Inmediatamente. You see? This is the kind of cultural pollution we are fighting against.
We just need to borrow your phones and your cameras. Oh, cenzura. Oho, cenzura. Everyone in Yara saw that shit. Oh my god, Danny. We have so much to do. Jestem z was taka dumna. I'm blowing my own fucking mind. Zobaczymy, co dalej. Paru żołnierzy wygadało się, że w pobliżu ma dojść do zrzutu zaopatrzenia. Musisz śpieszyć, żeby dotrzeć w tym czasie, partyzantko, ale daję ci słowo harcerza, że nie pożałujesz. A tak napad podział. Tylko nie zapomnij podziękować za bycie królowy wiernym towarzyszom. Dobrze. Nowa foteczka, proszę bardzo, zobaczmy. No i fajnie, spoko, spoci. Tutaj jeszcze to nieco sobie przygarnę kropeczkę. Mi się nowy Far Cry podoba, brutalny. Brutalna gierka. Informacje pozyskiwane ze źródeł pozwalają przypuszczać, że miejscowa partyzantka prowadzi udane działania obserwacyjne naszych zrzutów zaopatrzenia. O, no i sztosik, no i fajnie, no i spoko. A my gdzieś tam dążymy, czekajcie, tu mamy kawałek. No teraz na pewno mamy dużo łatwiejszy dostęp, bo na przykład tu mogę tepnąć się szybciutko, jezy. Nie no, ogólnie to jest tak, że bezpieczniej jest lecieć samolotem niż... samochodem jechać ogólnie. Ja się bardziej boję jeździć chyba samochodami długie trasy niż samolotami. Więcej wypadków zaczyna na drogach niż w przestrzeni powietrznej, nie? Nie wiem, co on robi. Nie mam pojęcia, nie interesuje się jego życiem. Cześć, Grzechu, dzień dobry. Przecież otworzyłam! Ajajaj! Widzicie, to nie w przestrzeni powietrznej zdarzają się tragedie, to z lądu, to na lądzie się zdarzają tragedie! Po tubie, Rafael. No, ale wylądowałam tak jak trzeba. No dobra. Bembe, why is it everywhere you send me I find trouble? Speculation is a waste of time. And time is money. Take matters into your own hands, Rojas. And fast. Rafael is there somewhere. Biedni ludzie przetrzymywani w niewoli. Chcecie się wolnić? O, tu jakaś skrzynka, czekaj, nie mogę przegapić. Widzę skrzyneczkę, to biorę, prosto. Karnięta. A, te wpad ochrony. Miał się otworzyć, a się nie otworzył, widzicie? Jak jechałam z moją kuzynką, ona prowadziła, to wolałbym lecieć zeppelinem, nawet z tym wypełnionym wodorem. Mimo to, że kobiety gorzej prowadzą. No, każdy różnie prowadzi, tak? Jedni lepiej, drudzy gorzej. Nie, to bym coś jeszcze fajnego zgarnęła. No wiadomo, no nie każdy na kierowcę się super nadaje. Na przykład ja wolę jeździć, jak Jerzy prowadzi, niż jak ja prowadzę. Blessing. Amen, oku. Tam na górę bym jeszcze wyszła. Czy mam prawo jazdy? Mam. Kategorie A1, A i B. Więc czy prawo jazdy mam? Trzy razy im płaciłam, że mi dali prawko. Trzy razy. Kolem co jechał do Polski autokarem. 34 godziny mu zeszło z Rotterdamu do Giżycka. Samolotem do Katowic lecę 2 godziny i w sumie taniej. No tylko wiesz, że potem pewnie ma samochód na miejscu, tak byś musiał wynajmować samochód. 3 razy jazdę czy testy? Nie no, mam 3 rodzaje kategorii. 3 kategorie po prawo jazdy mam. Zdawałam tylko 3 razy i każdym razem za pierwszym zdałam. Za pierwszym! Ezy! Psst. Over here! Gracias. Ja. Nie mam... Did Bembe send you? Żeglarza jachtowego, jeszcze mam patent. I got papers for you. Nie sternika. Sternika nie robiłam. No może się zawsze bałam pływać. You better hurry. What about you? Może mnie przeraża. I'm going back to my studio. I have more art to create. Jeziora mnie. W jeziorach lubię. Ja, wiecie, ja blisko jezior się wychowywałam, w sensie zalewu. Clients. Więc
And your papers from Rafael. Jeszcze raz spoko. Okay, Ross. Now, make sure my precious cargo gets to the port. Si, okay. Okay. Jakim motorem jeździłaś na egzaminie? Na pierwszym egzaminie jeździłam WS-ką, która się zepsuła w trakcie egzaminu. XTTT. Ale przyjechał taki pan, naprawił i pojechałam dalej. Powiedziałam, że nie, ja nie kończę egzaminu. Co pan sobie, pani to najwyżej przyjdzie jeszcze raz na egzamin. Ja mu powiedziałam, nie, nigdzie stąd się nie ruszam. Proszę zadzwonić pod bok jakiegoś mechanika, niech to naprawi, ja jadę dalej. No i tak zrobił. Nie, 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 ja nigdzie się stąd nie ruszam, proszę pana. Everyone good back there? Vámonos. O, to lecimy. I'm in the truck. Czyli postawiasz na swoim, ja zawsze stawiam na swoim. Jak nie wiesz na kogo liczysz, to licz na siebie. Ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze na siebie liczę, nie? Full of people here. No czasami na Jerzego jeszcze liczę. Na przykład, jeżeli to ci się z prowadzenia pojąka z domu, to na przykład wtedy liczę na Jerzego, bo Jerzy jest odważniejszy. A na na A1 zdawałam właśnie na WS-ce, a na A zdawałam chyba na MZ-cie. No, na MZ-cie chyba. Nie, czekaj. Nie. Na MZ-cie to się uczyłam jeździć. Pies mnie zaatakował. Nie, czekajcie. Nie, na MZ-cie to się uczyłam jeździć, a egzamin był na jakimś takim chopero gównie. Nie, bez znaczenia to mówić. Gównoskrętny, bym powiedziała. Nie lubiłam go. Koszmarnie mi się na tym jeździło. MZ-ta była mua, przy tym. MZ-ta to było złoto, kurde. I pierwszy raz usiadłam na MZ-tę i pojechałam na placu na górkę, to ja tak... I pod górkę na jednym kole. Się tak przestraszyłam. Nie spodziewałam się w ogóle, że tak się zachowa motor. Dziwna sytuacja to była. Papers. Papers, please. Christmas trees? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think el presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Spodobała mu się, pan na nią spojrzał, oczy mu się zaświeciły, chłop się zakochał, as widziałam. Bembe better be here. Teraz jak prawko na ciężarówkę, to z automatu dostajesz uprawnienie na traktor. Brum, brum! Trzęcie na C1 chyba tak się nazywa ta kategoria. O Jezu, 40 minut odcinka! O nie! You do beautiful work, Rojas. I'm sure our friends here will be very prawie 50? Ah, momento, amigos. Nie mnie pilnuje, za długie odcinki. Que coño, they're not going? Business expense. What the fuck does that mean? My talent is commerce, Rojas. Why don't you leave that part to me and you can focus on your talents? Run back and tell Paolo he has my permission to leave. Vaya con Dios. Z Bogiem. Za przystojny ten gościu jest, za przystojny. Powiem wam. Paolo!